21-kilometrowy odcinek z Wrocławia Sołtysowic do Jelcza Miłoszyc ma być zrewitalizowany. PKP Polskie Linie Kolejowe SA, gminy Wrocław Czernica i Jelcz Laskowice właśnie podpisały umowę o realizacji takiego planu. Wartość to 58 milionów złotych, z czego 54 przypadnie na kolej. Jak to będzie wyglądało w terminach? 29 grudnia planujemy podpisanie umowy na studium wykonalności dla tego zadania. Zakończenie tego studium planujemy w kwietniu 2018 roku. Następnie chcemy wyłonić wykonawców robót budowlanych, tak aby w październiku 2018 roku rozpocząć na tej linii prace budowlane, które planujemy zakończyć w grudniu 2019 roku. Takie połączenie korzystne będzie zarówno dla Wrocławia, Jelcza Miłoszyc, jak i miejscowości leżących na trasie. Szacuje się, że każdego dnia na tym odcinku przemieszcza się około 1,5–2 tysięcy osób. Jesteśmy jednym z nielicznych miast, którego potencjał ludnościowy wzrasta, ale trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy takim ośrodkiem, do którego wszyscy w poszukiwaniu pracy, ale też usług, rozrywek, kontaktów zmierzają. Dlatego największy problem, jaki mamy w tej chwili komunikacyjny, jest na wlotach do Wrocławia, gdzie system drogowy nie zawsze jest w stanie przyjąć samochody tych ludzi, którzy wybudowali się przy granicy Wrocławia, w gminach sąsiednich lub niedaleko od Wrocławia. Jest to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Jelcza Laskowic i mieszkańców Wrocławia, bo wiele osób przemieszcza się w dwie strony. Na naszym terenie mamy specjalną strefę ekonomiczną, Invest Park, gdzie dużo osób przyjeżdża właśnie z Wrocławia, dużo osób z Jelcza chodzi do szkoły średniej, studiuje we Wrocławiu, stąd dzisiaj układ przejazdu samochodem w jedną stronę to jest ponad godzina czasu, straty czasu. Natomiast zakładając, że zwiększy się częstotliwość kursów, ten czas, który dzisiaj jest przejazdu pociągiem z 30 minut, może się zmniejszyć nawet do minut 25. Oprócz rewitalizacji samego torowiska, projekt przewiduje budowę peronów w poszczególnych wioskach, a także budowę dużego parkingu na przedmieściach Wrocławia. My chcemy w Łanach wybudować duży park and ride, to znaczy parking, gdzie ci, którzy będą chcieć się przesiąść z samochodu do pociągu, będą mogli ten samochód w sposób bezpieczny, trwały i na wiele, wiele godzin zostawić. Tak to funkcjonuje w całej Europie, chcielibyśmy, żeby było również tak u nas. Dla Echo 24 Marian Maciejewski.